Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, we wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowanie do naszej świątecznej medytacji. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu Jezusa, Duchu Ojca i Syna, przybądź, przenikaj nasze serca, zabierz nas do miejsca, w którym chcesz nas przygotować na przyjęcie słowa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiejsza Ewangelia to Mateusz, 11 rozdział, wiersze 25-30. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Kochani, może dzisiaj nie będzie długo, ale będzie konkretnie. To znaczy konkretnie dlatego, że miejsce, do którego chciałbym, abyśmy się udali, to Wieczernik. Oczywiście pewno nie jest on związany ze słowami, które wypowiedział Jezus w tej Ewangelii w sposób bezpośredni, ale kiedy zacząłem się tym słowem modlić, to przed oczami pojawił mi się obraz świętego Jana, który położył swoją głowę na piersi Jezusa, na jego sercu. Ten fragment Ewangelii też często jest odnoszony właśnie do Jezusowego serca. I to miejsce, do którego chciałbym, abyśmy się udali, tym topos dzisiejszym niech będzie Wieczernik, ale w łączności z głową położoną na sercu Pana Jezusa. Bo to w sercu Jezusa tak naprawdę jest to nasze miejsce wytchnienia, to nasze złapanie drugiego oddechu, ten nasz odpoczynek, to nasze nabranie sił, to nasze powstawanie z grzechów, to nasze przebywanie z Nim, ta nasza przyjaźń, to w sercu Jezusa, kochani, miłosierny Samarytanin podnosi pobitego człowieka, to w sercu Jezusa Ojciec wita marnotrawnego Syna, to w sercu Jezusa słychać płacz nad Jerozolimą, to w sercu Jezusa dokonuje się wskrzeszenie Łazarza, to w sercu Jezusa wypowiadane są słowa: oto Syn Twój, oto Matka Twoja. To wszystko dzieje się w sercu Jezusa i jeszcze wiele innych. Dlatego owym topos niech będzie dzisiaj Wieczernik, a konkretnie nasza głowa na sercu Pana, który jest w Wieczerniku, z którym jesteśmy w Wieczerniku. Pięknych medytacji Wam życzę. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia już w jednym słowie w poniedziałek.